witajcie kochani w kolejnym filmie, takim bardzo szybkim i nagrywanym bardzo spontanicznie od razu po pracy, bo korzystam z tego, że jeszcze jest odrobinę naturalnego światła, a chmurzy się i jest tak, więc korzystamy. Dzisiaj po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, jak widzicie pod tytułem, mam dla was aparatkę. Aparatki nie było tak długo, głównie z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że na mojej poprzedniej wizycie niestety w zasadzie nie wydarzyło się nic nowego. Natomiast potem, a w zasadzie teraz, miałam 2 miesiące przerwy pomiędzy wizytami, także chyba aparatki nie było około 3 miesięcy. Natomiast dzisiaj osoby z wprawnymi oczami zauważą, co się zmieniło, ale pokażę wam to bardziej tak z bliska. Mam wyciąg założony z prawej strony. Ja wam mówiłam, że moja prawa strona jest troszeczkę bardziej problematyczna od lewej. Lewa już się ułożyła, natomiast prawa jest jakaś taka, no nie wiem, nie na miejscu. Bo czuję, że jakby tutaj czuję, że gryzę swoimi zębami, a tutaj nie do końca. Dlatego właśnie mam założony wyciąg. I jak widzicie, on jest założony na chyba 4 i 5? Chyba tak. Tak więc, no będę musiała go teraz nosić jak najczęściej, mówi mi się bardzo źle, dlatego że nie mogę jakoś bardzo szeroko otwierać buzi. Oczywiście to jest tak, że... No serio. Skoczyła mi na statyw. Natomiast to jest tak, że ja oczywiście mogę te gumeczki ściągać i do mycia i do jedzenia, do mycia zębów. Ja wam pokażę, teraz mam cały zestaw, który dostałam od swojej ortodontki. Tutaj jest taka magiczna torebeczka, a w niej są... Właśnie całą masę takich gumeczek, które będę musiała właśnie, no bo to jest ta gumka, tkana jest tutaj bardziej rozciągnięta. Je muszę wymieniać co najmniej raz dziennie, no chyba, że mi będą pękać albo coś tam, bo to wtedy częściej, tutaj jest ich całkiem sporo, także spokojnie mi na miesiąc wystarczą. I powiem wam, że pomimo iż jest to strasznie niewygodne i mówi mi się bardzo źle, ja oczywiście jak będę nagrywać filmy, to podejrzewam, że do filmów będę ściągać tę gumkę, bo... po prostu źle się w nich mówi, będzie mi wygodniej. Natomiast będę ją nosić tak to bardzo często, bo zależy mi na tym, żeby jednak efekt tego, co ona ma zrobić, był na tych zębach i był prawidłowy. Bardzo mnie cieszy to, że w końcu tą gumkę mam. Myślałam, mówiąc szczerze, że w ogóle będę ją miała z obu stron, ale nie, jest tylko z jednej. Dlaczego mnie to cieszy? Dlatego, że to oznacza, iż zbliżamy się do pomału w końcu do ściągania góry. Bo teraz, jeżeli uda nam się już z tymi wyciągami wyrównać to, co one mają wyrównać, to będziemy potem już stabilizować górę i będziemy ją ściągać, z tego co mi wiadomo. No chyba, że coś tam po drodze znowu wyskoczy. Bo wiecie, z aparatem to nigdy nie jest tak, że będziecie mieć jak w zegarku, że wam ortodonta powie, że zakładamy na pół roku, to będzie pół roku, albo zakładamy na 3 lata, to będą naprawdę 3 lata. Ten czas może się skrócić, może się wydłużyć, to jest bardzo indywidualna sprawa. Mnie 8 września minął 2 lata od założenia góry, natomiast na początku lipca, już nie pamiętam którego, minął mi rok od założenia dołu. Także do góry zbliżamy się już pomału do ściągania, tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy to będzie, może uda się w tym roku, kto wie, zobaczymy. Dobrze, i to by było wszystko w zasadzie, jeżeli chodzi o tą aparatkę. Jestem ciekawa, jak wiele z was miało wyciągi, bo bardzo lubię czytać komentarze pod tymi filmami, bo tam bardzo dużo jakby wymieniamy się doświadczeniami i bardzo fajnie to wychodzi. Także dajcie mi znać, czy nosiłyście wyciągi, jeżeli w ogóle nosiłyście aparat. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja oczywiście zachęcam do zostawienia ich w komentarzach. No i oczywiście łapka w górę, jeżeli lubicie aparatkę. W opisie będziecie mieć wszystkie moje media społecznościowe, jak zawsze, jeżeli chcecie być ze mną na co dzień. No a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!